Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Na kolejnym odcinku Speedrena 6.0 zaczynamy. Zapraszam, gram na 10 minut, komentuję ruchy d4, posunięcie. No to dobra, zagramy sobie d5. No i gambit hetmański. W takim układzie przy gambicie hetmańskim zbijemy tego pionka. Zobaczymy, jak przeciwnik będzie rozgrywał, właśnie gambitowo e3. Tak po prostu tego pionka będzie mi chciał zbić. No jasne, b5 tu jest bardzo słabe, bo jest a4, ale e5 jest ciekawe. E5 jest ruchem ciekawym z uwagi na to, że po wybiciu tam wybijam hetmana i psuję rozszadę i potem gram koniec e6, no ale w tym, w tym układzie po końcu c4 zbijam po prostu pionka i e, będę tutaj prawdopodobnie grał e, na izolowanego pionka przeciwnika. To no czarnymi jest wolna droga do rozwoju, bardzo łatwo figurami tutaj wyjść i chyba o to chodziło. E, aczkolwiek przeciwnik może jak najbardziej zagrać na przykład tego typu posunięcia jak skoczek F3, e, żeby próbować grać gambitowo bardzo, bardzo mocno. No i hetman H5, no i widzimy, że tutaj już się zaczynają jakieś tam ciekawe kombinacyjki. G6 nie można, bo hetman tutaj... Grozi mat na F7, skoczek F6 nie wolno, co się bardzo narzuca. Ale jest też ruch goniec na E7. Goniec E7 z szachem. Przeciwnik, jeżeli odejdzie, to hetman E7 bronię. Tu na B5 nie ma. Jak koniec, to wybijam. Dobra, Koniec na B4. Gram ten ruch po to, aby wstawić hetmana na E7 i nie blokować gońca. Sprawa myślę, że prosta, bo jeżeli taki ruch nastąpi... No To po prostu wymieniamy i gramy Hetmanem na E7. Tutaj będę bronić. Myślę, że to jest sprawa prosta. Wymiana jak najbardziej. Skoczek odbije. I Hetman E7. I tu nawet się okazuje: zobaczcie, że fajny rentgen powstał. Mogę zbić za chwilę na E3. Choć nie jest moim to celem, raczej o właśnie przeciwnik to, ob, to obronił, można powiedzieć, grając E4. No i mam tutaj bardzo proste ruchy. Skoczek na F6 wstępem, więc no często ten ruch Hetmanem nie jest najlepszy. Może tu nastąpić oczywiście szach, wtedy ruch C6 lub skoczek C6, właśnie to jest do wyboru. Wydaje mi się, że skoczkiem nawet mogę zagrać, chociaż po tym ruchu on zagra tak. Ja będę miał też opcję bicia tutaj, chociaż tego za bardzo nie chcę robić. Tak, potem tu, tu, hmm, czy grać C6 od razu? To jest pytanie. E, no chyba C6, niech będzie ruch C6 od razu w takim układzie. Na pewno goniec D7 był też ciekawy. Nie no, goniec D7 to nie był ciekawy. No dobra i tutaj chyba B5. Hmm, czy zrobić krótką ruszadę? Zrobię krótką ruszadę z planem zbicia na E4. Tutaj jest bardzo prosty plan. Chodzi o to, że po ruszadzie wieża już mi broni tego pionka. A no, właśnie, i ruch F3. Przeciwnik się tu maksymalnie broni. No dobra, skoczek z BND7, tak żeby wstawić go na przykład na C5 lub na E5. dwa ruchy na pewno będą ciekawe i mocne. B5 wisi w zanadrzu zawsze, więc jest też w porządku. No i teraz pytanie, czy jesteśmy w stanie tutaj przeciwnika jakoś ukarać. Um, chociaż taki ruch on musi wrócić tu. Taki ruch on zbije. Nie um, ja zagram wieża B8 i tam piłkę na B2 skubna. No dobra, no to ciśniemy. E, ciśniemy ten plan. W ogóle się koncepcja mi też zmienia. Chociaż nie, zaraz. Mam teraz takie posunięcie ładne. Chociaż hetman zagra tutaj, wybije, on wybije. No i co, c5, bicie tutaj. No nie, to c5 od razu, grożą widełki, prowokuje go do wybicia. Aha, goniec może wybić. Trochę to przeoczyłem. No dobra, ale i tak wieża b8. Hetman po prostu może zejść, ale i tak tego hetmana będę męczył. Na przykład skoczek b6 istnieje, posunięcie. Tylko pytanie, czy to działa. Może ruch a6? A no może ruch a6? Bić nie może, bo wieża A8. A jeżeli zbije tutaj, no to wybijam. Pionki tu są dla mnie nieistotne, bo będę miał świetną inicjatywę. Zobaczcie, wybił. Ja szybciutko też wybijam. I nawet jeżeli on mi tutaj dziabnie. Nie dziabnie. To tam na B2. Teraz taki ruch wtrącony mi się podoba. Tylko pytanie, czy on mi coś daje. On zbije, ja zagram tu. Skoczek, wieża. On tu, tak jakby się wybronił na końcu coś takiego. No nie, tam nic za bardzo nie widzę. Ale taki ruch z był taką. Tyle, że po koniec B5 on może zagrać tu. Aha. No dobra. A w pionkach jest porówno w ogóle. No tak, bo miał wcześniej pionka więcej. Yy... Jakby cię tu drogi przeciwniku zaskoczyć, jeszcze w ogóle po ruszadzie jest taki ciekawy ruch z Tam i tam można odbić, może w ogóle wieża C8, żeby tak spróbować zagrać. Wieża C8 trochę wygląda dziwnie, ale tak, wieża C8 licząc na jego roszadę, zagram z koczkiem i tam się pięknie właduje. Jak on zbije, to jest ja zbije. będzie słaby. Dobra, ostatnia figura wchodzi do. Dobra, sorry, tak głośno trochę myślę. Szybko, szybko, szybko. Tutaj wieża C8. No i czekam na Roszadę. Roszady nie ma. Dobrze zagrał tym skoczkiem. Oha. Dobra, to zagrajmy tak. Chodzi o to, że jak on zrobi jakiś tam typu ruch roszadę. Aha. Czyli jednak poszło w ten sposób. Tu jak zbije, to on zbije Hetmanem. Zagram tu. tu, tu. Dobra, idziemy w ten temat. Skoczek był niezwykle tu mocny. A jak zbije Pionkiem, to też spoko. Myślę, że wieża B4, tak sobie to wymyśliłem. Ten pionek znowu jest nieistotny dla mnie, gram C4. Chociaż już tu konkretnie trzeba liczyć. Tutaj C4, skoczek zbija. No właśnie. Aha, tutaj grozi bicie. Ależ ja jestem. No dobra, wieża D8, zagrasz tu pewnie z powrotem. C4, tak. Czyli ja za dużo pionków tutaj nie oddaję przypadkowo. I hmm, chyba nie zyskam za bardzo nic tutaj w tej pozycji. O, roszada to mnie zaskoczyła, bo mam taki ruch. Chociaż jest też takie posunięcie, żeby fajnie wbić tam skoczka. Tak, tak, tak. Zagra wieżą, ciężko figurowa, nie podoba mi się. Tak, zagramy tu zagrasz. Hmm, dobra, zagram najpierw tutaj, żeby mieć placówkę na F4. Już myślę o ataku, tylko że D3. Chociaż jakiś lufcik G6 by się przydał. W sumie tak nie trzeba mocno się spinać chyba. F5 też istnieje bardzo ciekawy ruch. Żeby podważyć centrum. Przeciwnik gra tutaj. Dobra, próba wymiany. Ja bym chciał zagrać tu i mi wlecisz tu. Ja Hetman F8, żeby to wszystko bronić. Dobra, potem cię wypędzę. Koczek F4. 4 stoi. No, to wiadomo, pielkę nie można ruszyć, bo tam. Skoczek F5 to się bardzo narzuca. U. A to mnie bardzo zaskoczył przeciwnik. No ten ruch nie może być dobry, bo ja nawet mogę sobie zagrać tu i już mój skoczek jest poprawiony. Albo nawet i tak mogę zagrać. Takie, będę miał takie opcje. Teraz tak, pomyślmy. Zagram ja tu, ty wybijesz, ja tu, ty tu. Nadal jest spora, fajna chyba inicjatywa. Tyle, że. Aha, co ja wcześniej mówiłem, że skoczek D5 jak Hetman broni na E2. No teraz już to widzę. Bicie tutaj, tutaj to też nic nie daje. Chyba tak poprawić trzeba skoczka. Poprawmy skoczka na E6. Bo teraz, jak zagram tutaj, to też jest wjazd tam. Też ten skoczek nie ma za dobrych pól. Jak on zagra tak, to ja zagram sobie G6. Poprawię figurę. Jak zagra on F4, tutaj osłabi. Zobaczymy, czy skoczek na C7 nie działa przypadkiem. Jak tu, to tu. U. Mega ciekawie się porobiło, bo teraz co D3 tutaj D2, tutaj. Hmm. Tu mi nic chyba nie grozi. Poza takim ruchem. Zrobimy sobie lufcik, zagramy H5, H4. Tak myślałem. Że chcesz mnie tutaj tak zaatakować. To zostawię, pionek fajnie to przytrzyma. Gram H4, żeby wygrać H3. Albo też Hetmanem tu. Bra, wybijamy, wybijamy. To się trzyma. Pionek świetny, skoczek świetny. Ten nie ma gry, tu się trzyma. Tu już grożą fajne ataki. Może Hetmanem tu, może G5. A skoczek C5 również istnieje. Może kulturalnie G6. H3 H3. Jak się mówi A, to trzeba powiedzieć B. No, wybicie, no to wybicie. Tam spróbuję się dorwać do króla. Może szach. Ale przepchanie też jest dobre. No i teraz tak. Tak gramy D3 i tam jakiś Hetman A7. Czyli tam jest punkt zaczepki, jeśli chodzi o mata. Więc jest całkiem sympatycznie. Mam C4, dobra. Taki ruch. A, zaraz, zaraz. A czy ja nie mam bicia tutaj, tutaj, tutaj? Ha, tu mi trzaśniesz. Tak chyba muszę może... chyba wyjścia nie ma deczy, trzeba grać. W końcu tego skoczka zaatakować. Skoczek zagra tu, mam możliwość hetman d7, nie, nie mam, bo skoczka w podstawie, tak do góry, wieża zagra tu, ten pionek będzie tykalny, um. no tak, ale potem, no i muszę tutaj, on musi tak, nie ma wyjścia, ja też będę miał ciekawy ruch na przykład taki, tam będą niebezpieczeństwa, I to spore. A tu mnie zablokowałeś. Skoro nie zablokowałeś, to się odblokuje po diagonali w tym układzie. No i teraz są wielkie groźby. Według mnie. Znaczy, tak, tutaj chodzi o to, żeby może odejść skoczkiem. Ojej, no to fatalnie przeciwnik zagrał. Bo biję tutaj z szachem i wygrywam. Tyle, że mogę nawet tu zbić. Nie, no skoczek tutaj. Jest po prostu szach. Nie widział prostej prostej recepty. Mogę tak zagrać. Dobra, niech będzie tak. Robienie po prostu hetmana. A, czy pięknie nie będzie tak wygrać? Dobra, nie kombinujmy. Bo od kombinowania mogą być różne niebezpieczeństwa, więc tutaj trzeba uważać. Dobra, idziemy dalej. E4. Na skoczek F3. I D4. Partia Szkocka albo Gambit. No i zaskoczony przeciwnik. Zobaczcie, na tym poziomie zaskoczenie? Chyba tak. Hmm, to znaczy, że można sobie Gambit szkocki cały czas, czy partię szkocką grywać. Gary Kaspar wgrywał to namiętnie. O, i tutaj bicie, i tutaj bicie do końca. No to chyba to jest prosty wybór. To znaczy tak, na pewno można zagrać skoczkiem, gońcem, zrobić roszadę, trzymać centrum i jest fajnie, ale te uproszczenia... Macie rację. Nie będziemy robić uproszczeń. Nie będziemy robić uproszczeń. H3 chyba mi się tutaj narzuca bardzo. E, ruch H3. Dlaczego ten ruch? Przede wszystkim gońca G4 ograniczam. A skoczek tutaj jest dla mnie niezwykle ważny, istotny. Pilnuje centralnych pól i on jest potrzebny. No bo widzicie, że akcja w centrum się dzieje. E, no w tym momencie tak. Skoczek, skoczek. H3. Ruch bardzo przydatny w tych schematach. I koniec na C4. E, to znaczy tak, tu jeszcze jest wybicie. Ale myślę, że tam wtedy można walnąć. Chodzi o to, że jak skoczek E4, bicie i tam jakiś D5. No właśnie, ale tu wybił na D4, zobaczcie. Nie wytrzymał za bardzo chyba ciśnienia. To też o to chodzi białym żeby to przetrzymać. Dobra, szybka roszada, nikomu nie zaszkodziła, to chyba się ma, nie ma co zastanawiać, czy goniec e3, czy roszada, bo jak bicie tutaj, to i tak jest sympatycznie. Skoczek e5, no i teraz jest do wyboru, ruch koniec b3, albo goniec e2. Goniec b3 to c5, c4, będziesz mnie męczył. Dobra, wybór jest prosty, goniec e2. No i po tej stronie też ten goniec spełnia fajną obronną rolę przy okazji, bo tutaj białe mają w zanadrzu zagranie f4. Goniec E3 to są proste posunięcia. Może Hetman E1 z planem Hetman G6 z atakiem na króla. Zbudowane centrum, więc tu się wszystko fajnie trzyma. No goniec E3, ok, skoczek zagrał tutaj. Można no, chyba tak od razu. Straszmy przeciwnika, dlaczego by nie? Goniec E3 myślę, że nawet teraz. Yy, no też jest ok ruchem, no, oczywiście, no ale F4 yy, tutaj o takim ruchu c5, skoczek wróci sobie na f3 kulturalnie. Dobra, to hmm, do koniec e3. Zobaczcie teraz, jak te h3 pięknie tutaj ten ruch trzyma przeciwnika. Nie może za bardzo tymi figurami tu pofrunąć. Jakiś tam hetman c8, no właśnie, o tym też pomyślałem. Myślę, że król h2, żeby tu obronić, no on się szykuje na poświęcenie. Z drugiej jednak strony takie posunięcie. G4 może od razu. Tutaj nie ma bicia. Gramy G4. To, że odsłonię króla. To jest pikuś. E, tu się wszystko pięknie broni. Koniec E2 świetnie działa. Moim planem będzie taki ruch, tak. A i chciałem G5. Przed tym się obronił. Jeszcze jest takie posunięcie fajne. O, nie mieszkam skorzystać. No i teraz tak, jeżeli on zbije, to chyba pionkiem z E. Tak, że, tak, żeby mieć ruch G5 jeszcze. Teraz się zastanowię, bo po tym ruchu. Bo koniec 5 i tak bym grał, tak czy siak. To jest dobre miejsce dla skoczka przy dwóch pionkach. E, nie zbił, ok. Nie zbił, czyli się trzyma tutaj. Mm, skoczek, hmm, hetman tu. No bić nie, bo ten koniec tam jeszcze drętwo stoi. to Poprawmy figurę. Czekajcie, bo koniec tutaj jest na rentgenie, ale tutaj nic nie grozi. Poprawmy figurę, czyli pilnujmy pola E4 mocniej. Bo Hetman F3 też może świetnie stać. To są takie, no myślę, że typowe, typowe takie centrum i typowa taka partia, która może się zdarzyć bardzo często wam. Po E4E5. No zobaczcie, król H8, on tam stoi w miejscu, a my możemy poprawiać figury. I będziemy to robić. Nawet nie szukam kombinacji teraz specjalnie. Ruch goniec na C, C, C6 może być takim mało problematycznym. Oczywiście, zawsze mogę zagrać tu. Tu się trzy razy trzyma. Bierze E1, poprawmy figurę. Może goniec potem uruszyć. Aha, skoczek H4. Nie, nie istnieje taki ruch. Goniec D4 na przykład, i tutaj świetnie operujemy. Zobaczycie, że przeciwnik gdzieś się sam wysypie. Jestem przekonany. Jestem przekonany z doświadczenia. Już wiem, że w takich pozycjach gra się bardzo ciężko. Przeciwnik nic nie uprościł. My poprawiamy maksymalnie swoje figury. Maksymalnie. Zobaczcie, widzicie, tańczy w miejscu. No i z D4, tak, żeby tutaj sobie spoglądać. E, wieża tutaj się fajnie też trzyma. No i e, co? Bo wiem, że się ma sam wysypać, tak? E, cóż, powinien. <grytanie> e, ale też jak nadarzy się dobra okazja, no to trzeba ją wykorzystać i tam gdzieś coś poświęcić. No może tak, i ruch zagrać, albo tak, tak, tak. Też takie proste ruchy. No zobaczcie, przestawia skoczka. No to się wysypał teraz. Zobaczcie, mogę na G7 zbić. Mogę zbić skoczkiem, mogę zbić końcem, czym lepiej. Jedno i drugie jest spoko. Zbiję tym, zaatakuję bezpośrednio Hetmana i wrócę. On zagra tutaj. Dobra, biję to gońcem. Zbiorę materiał, wezmę kolejnego pionka i tyle w temacie. Nawet jak on zagra tu, to możliwe, że najpierw gońcem zbiję tutaj na H H6 pionka. No, także przeciwnik mówię, wysypany. Ale to wynika z dobrej gry białymi, którą wy też osiągniecie, bo yy, zwykle to tak jest, że jak ciśniemy przeciwnika, to jest duża szansa na popełnienie przez niego błędu. I tak się też dzieje. Yy, czysta praktyka, zobaczcie. No, to chyba nie trzeba za wiele tłumaczyć. Sami widzicie, co się wyrabia na szachownicy. No i powiedzmy takim właśnie fajnym, taką przewagą nad przeciwnikiem, czyli wiemy, jak rozgrywać figurami pozycje, żeby na spokojnie to rozgrywać również pozycyjnie. Kiedy trzeba, to pozycyjnie, kiedy trzeba, to ostro oczywiście. Tak, to jest prowokacja do bicia tutaj. Też atakujesz mi, wierzę. No dobra. Mogę w sumie ci to dziabnąć. Dziabne chyba. Przecież skoczek jest tutaj tak świetny. No ale dziabne. Stać mnie na to, żeby to dziabnąć, Bo zyskuję materiał. Przychodzę hetmanem też z tego rentgenu. On nie ma czarnopolaka. On wróci sobie. Ja sobie zbiję, zagram H4 H5 chociaż bicie mi nie ucieknie, tak patrzę, nie ucieknie, to h4 od razu i h5 za moment, bo koniec może się przydać do matowania, no ale oczywiście jak zagra tutaj król, no to wybijemy wieżę materiał weźmiemy, zagramy tak, zagramy może e5, teraz się świetnie to będzie narzucało o właśnie, po król h7, wybicie i e5 i tu jest już koniec partii, no zobaczcie, tak jakby słyszał bicie, słyszy, ale się też słucha, nie? To znaczy tak, no tutaj jeszcze się zastanawiam, skoczek odejdzie z szachem tu. Dobra, e5. E5, bo działamy sobie w ten sposób. On się może nadziać na bicie, więc wtedy zagramy H4. H5, sorry. Też można wybić to w ogóle. Tak, tam potem jakiś szach istnieje, no ale tego szacha zawsze się obronimy. Taki jeden szach z daleka to, to jest kompletnie niegroźne. Pił to H5. Jeżeli tutaj to możemy zbić hetmanem nawet. Jeżeli E4, to bicie tu z szachem. Chociaż też prawdopodobnie bicie skoczkiem, też będzie dobre. Przeciwnik poddał. No tak, słuchajcie, no tak to właśnie yy, bywa. E, moi drodzy, myślę, że ta partia jest dobrym przykładem, jak grać fajnie sobie partię szkocką. Bardzo polecam, lub Gambit szkocki. Tutaj graliśmy w bardzo prosty sposób. Przeciwnik odpowiedział teoretycznie dobrze, chociaż troszeczkę słabiej tym ruchem D6. E, no i cóż, sami widzieliście, co się działo. Także serdecznie polecam. Dziś króciutko speedrun, tak na szybką kawkę. Dzięki serdecznie, pozdrawiam i do zobaczenia.